tutaj są te targi, książki, ale Biblii to państwo ze świecą nie znajdziecie. Przystanek Rondo Waszyngtona. Stadion Narodowy. The National Stadium. Młoderze. Przystanek Rondo Waszyngtona. No to z krańcami, proszę państwa. Przez galerię Milano. Jesteśmy w Rychodówstwie Katolickim Warszawa. A ten Stadion Narodowy to miejsce, gdzie był wasz papież Rychodówców. Cieszycie, wy się śmiejecie, a on po prostu jeszcze wtedy, kiedy księdzem nie był, no to dostarczał gaz sarin do obozów zagłady, zarabiając w ten sposób, a potem jeszcze dla niepoznaki w sutannę wskoczył, żeby zostać tym księdzem, a potem, że jeszcze udało się mieć być papieżem. Także proszę państwa, teraz na tym stadionie są targi książki. Teraz są targi książki. Ale nie tak pro Biblia, żeby tu cokolwiek było z Biblii, ze Słowa Bożego. To chyba raczej nie. Tu się dziaduba z torbą kręci niebieską, proszę państwa. I co my tyle widzimy? Tyle tylko, że przyjeżdżamy tu z miejsca, odjeżdżamy z miejsca, gdzie jest Stadion Narodowy. Targi książki, proszę państwa, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina też stali gedeonici, rozdawali, proszę państwa, Biblię. Także awaria, proszę państwa, za awarią w Warszawie 2,5-milionowej i 3/4 katolickiej, gdzie nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani świadków Jehowy, ani ewangelików. Ewangelia w śmietniku. To właśnie mówię, że tutaj na stadionie to dopiero teraz są targi, ale oni dla niepoznaki zmienili miejsce, żeby ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Bowiem te targi książki zawsze były w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, ale że nawet w tej rychodupczej Warszawie ten Pałac Kultury Stalina i Lenina to jest zbyt małym miejscem na targi książki. Także dlatego dla niepoznaki zrobiono to na Stadionie Narodowym. No tam metraż to jest okropny, okropnie wielki. No i jeśli chodzi o to pierwsze, co pod względem pierwszym Warszawa zawodzi, to wtedy, kiedy w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były targi książki, proszę państwa, no, żebraków katolickich 100, razy 100, razy 100, razy 100, katolicka na 95%, Warszawa, no, kto i co? To, no bo to na mszach jest pokaz mody, kto i co mieć, aby być, tysiące tytułów i żeby mieć najwięcej złota, srebra, bogactwa. Także proszę państwa, nawet Jan Witek dzisiaj o mnie mówi jako o bogaczce, jako o bardzo bogatej kobiecie. Ja mówię, no i dobrze, że tak mówisz, to mniej dostaniesz funduszy. No ale jeżeli chodzi o ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, to wtedy, kiedy tam bywały targi książki, no to proszę państwa, wyrzucano Biblię do śmietnika, gdy ją rozdawali gedeonici. Pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina brali i na ziemię, brali i na bruk, brali i do śmietnika, brali i do kosza. No to więc tacy nie mogą zrozumieć, że w Aleksandrii w Egipcie znaleziono rękopisy z księgi Izajasza w koszu na śmieci i że to było bardzo cenne i że to bardzo wartościowe. Katolicy, którzy się oczerniają, biją, kłócą, podejrzewając siebie o złe zamiary, jakże mogą zrozumieć, jaką wielką wartość ma Pismo Święte w dniach ostatnich XXI już wieku, no bo wiek XX dawno minął, a oni cały czas, no, bo żebrzą. Co? Bo Biblii w ręku nigdy nie mieli, nie wiedzą, co to jest, a w cerkwi z ciekawości nie byli. A świadkowie Jehowy, proszę państwa, którzy są w Anglo-Ameryce Białystok, czyli 185 km stąd, to z radością i wcale nie z obrzydzeniem, czy rychodówstwem, czy z ośmieszaniem, odwiedzają cerkiew za cerkwią, odwiedzają cerkwie, których są
Proszę Państwa, dziesiątki w Anglo-Ameryce Białystoki to nie jest wcale żart. Tutaj jest Muzeum Wojska Polskiego, ściana wschodnia dla Anglo-Ameryki Białystok. Tutaj jest Muzeum Narodowe, Olga Boznańska, najnowsze wystawy czekają na Was. Zapraszamy, Muzeum Narodowe. Tu jest też Dom Partii, proszę Państwa, w Warszawie. No bo w Anglo-Ameryce Białystok został Dom Partii zamieniony na Uniwersytet Podlaski. A tutaj wciąż o polityce, co? Żebraków katolickich 100, Świadka Jehowy ani jednego, Jehówki ani jednej. Tylko podłapują cyganorzy do dziadogady katolickie stołecznego miasta Warszawy frazesy słówka, a to Świadków Jehowy, żeby podrobić Świadków Jehowy, a to frazesy mormonów, a dokładnie, a jeszcze raz, żeby podrobić mormonów, prawosławnych frazesy, aby podrobić prawosławnych ewangelików frazesy, aby podrobić ewangelików, których tu nie ma. Nawet Jan Witek nigdy w życiu nie miał w ręku Biblii, w lewym ręku otwartej Biblii, w otwartej dłoni, albo w prawym ręku w otwartej dłoni, otwartą Biblię, tak żeby ją czytać, żeby ją znać, żeby ją studiować i żeby zgodnie z tym żyć. Katolik to tylko powtarza te frazesy. To więc Jan Witek, który ma schizofrenię, on często, jak to, że on ma tę schizofrenię, to mówi, że we Francji to jest jedzenie na wysokim poziomie. I doktor Krupa w Radiu Maryja Waszym, bo tutaj nie ma Świadków Jehowy, prawosławnych ewangelików ani mormonów, doktor Krupa mówiła, że schizofrenice przesadzają na punkcie jedzenia wysokiej jakości. Także Warszawa jest szara, Warszawa jest pasiasta, żebracznica wielka. Janek Witek mówi nawet, że Warszawa to robaczyca wielka. Warszawa, Janek Witek mówi, że to nawet jest pajęczyca wielka. To są pająki. No bo te pająki, czy te robaczyce Jankowi Witkowi kojarzą się, proszę Państwa, z tym, z Żydami. Ach, że Żydzi. No ale to wiecie Państwo, to się wszystko, jak opowiadamy tutaj w tych audycjach Radia Rock FM, Eurokoncita Ekstra, sąsiedni, wszystko się potwierdza. Taka jest prawda. Zapraszamy na oglądanie szarych miejsc Warszawy. Także halą katolicka Warszawa, Warszawa, która wyznaje papieża, drugi Rzym, bo tutaj i drugi Efes, drugi Rzym, bo tu głupota neronowa, fajerwerki wyświetlane, pokazane, skomentowane, proszę Państwa. Proszę, moi drodzy kochani, oglądać film Wiesiolandia, El Hop Art 2000. Głównie Wiesiolandia zawiera filmy Głupota fajerwerków warszawskich, Głupota fajerwerków polskich. No nie ulega wątpliwości, że jesteśmy w katolickiej Polsce, a tu na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, czyli że pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem. A że głupota tutaj rządzi, bo tu jest przecież, nie ma kultury, jest mydło i powidło, no to jasne, że trzeba o tym groszu mówić w Muzeum Polin. Jak zarobić dużo pieniędzy, żeby je szybko wydać, na czym zresztą bardzo zależy Hannie Gronkiewicz-Waltz, żeby ludzie zarabiali i żeby szybko, szybciutko wydawali te pieniądze. Także Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna, tam jedynie są Świadkowie Jehowy, bo przyjeżdżają z Anglo-Ameryki Białystok. Pomiędzy Warszawa Centralna, Złote Tarasy, obok gitary, a tu na Cokole Państwo widzą, gdzie fiolet tam wjeżdża, proszę Państwa, że do Anglo-Ameryki Białystok 185 km Państwo to czytać. Także adres Rzym Łacina na Grochowskiej, a Efes Matka Boska Ostrobramska. Czyli Zodiak, stary warszawski klub sałatek. Sałatka też niemodna w XXI wieku. Świadkowie Jehowy niesamodni w XXI wieku. Kartka formatu A4 biała też nie jest modna w XXI wieku. W XXI wieku są modne dziady katolickie. Proszę Państwa, takie, które na mszach ziewają przy różańcach,
które klepią, też ziewają, zapominają dokładną liczbę. Bramo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Wieża Dawidowa, módl się za nami. Że aż dziwne, że bałwochwalstwo jeszcze tylko jest aktualne w XXI wieku. Dlaczego? Bo co? Żebraczek katolickich 100. Kopcą i kopcą. Także przykładowo, proszę Państwa, siedzą te trzy durne baby i kopcą i mówią co? Także o, trzy siedzą. Także mamy tutaj Wiesiolandia, nam pokazuje, proszę Państwa, pasaż Wicha i ponoć prowadzą te tutaj świnie na łańcuchu tłustą i grubą. To przecież nie jest gruby, tłusty Marcin z Lubelskiej 32, tylko to może być Maryczek. No, także jeszcze raz. Warszawa pełną gębią. Warszawa da się lubić. Tutaj portfel można stracić. Tutaj portfel można zgubić. A po trzecie to jeszcze was okradną.